Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło Państwa powitać w Domu Spotkań z Historią. 12 września, czyli dokładnie w 32. rocznicę powołania rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego. Przed nami długo wyczekiwane spotkanie promocyjne komiksu o Tadeuszu Mazowieckim. Spotkanie poprowadzi autorka, pisarka, autorka powieści, opowiadań, na co dzień pracująca w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, pani Sylwia Śledecka. Oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Bardzo jest mi miło, że mogę poprowadzić to spotkanie i tak sobie myślę w ogóle, że już dawno chyba na tej scenie nie było takiego zagęszczenia autorów na metr kwadratowy. Także tym bardziej się cieszę, że to spotkanie mogę poprowadzić. Są prawie wszyscy autorzy, debiutanci, autorzy tego komiksu i opiekuni, koordynujący, artystyczni. Jest autorka scenariusza, jest opiekun artystyczny Rafał Bujnowski. I są z nami no przede wszystkim debiutanci, oprócz jednego, nie ma z nami Kacpra Woźnego, 7 autorów tego komiksu. Każdy z nich stworzył odrębny rozdział. Można zatem powiedzieć, że mamy do czynienia z 7 mazowieckimi. 7 postaci, które zostały przefiltrowane przez artystyczną wrażliwość każdego z młodych twórców. Niezwykle inspirujący sposób, zupełnie odmienny. Którzy różnią się, jak napisał Rafał Bujnowski we wstępie, pięknie i różno. Przepraszam, pięknie i mocno. Różnią się pięknie i mocno. W tym sensie sama ta obecność autorów, którzy tutaj się spotykają i którzy swoją wrażliwość dali tej książce, jest figurą demokracji. Figurą demokracji, która jest figurą również bliską bohaterowi naszego spotkania, Tadeuszowi Mazowieckiemu, którego 32. rocznicę powołania rządu dzisiaj obchodzimy. Dzisiaj 12 września właśnie mija 32 lata od powołania rządu pierwszego niekomunistycznego premiera Polski. Jest z nami zatem, są z nami autorzy. Jest pani Emilia Zaczek. Maria Słabek. Jan Piwowarczyk. Aleksandra Piekarz. Mikołaj Kiziniewicz. I Milena Bujnowska. To są autorzy. Autograf można zdobyć po spotkaniu. Książkę również można zdobyć. Powiem, że publikacja jest wydana przez Centrum Komunikacji Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy oraz przez Dom Spotkań z Historią. I są tu dwie osoby właśnie odpowiedzialne. Rola, zamknięcie w słowach ich roli jest zawsze jakimś takiego rodzaju uproszczeniem i redukcją, ale już w tym uproszczeniu powiem, że Anna Ziarkowska jest autorką scenariusza, czyli tego motywu, który prowadził artystów też wizualnych, z którym współpracowali, motyw, który opowieść o biografii Tadeusza Mazowieckiego. Anna Ziarkowska, pracująca na co dzień w tym właśnie Domu Spotkań z Historią, i Rafał Bujnowski, który, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, otoczył, możemy o tym później porozmawiać, otoczył opieką, czy też dał swoją wrażliwość tej wspólnocie, jaka wytworzyła się wokół postaci Tadeusza Mazowieckiego. Rafał Bujnowski. Proszę Państwa, tak sobie myślę, idąc na to spotkanie, niecałym odcinkiem Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia minęłam 4 manifestacje. I rozmawiając tutaj z wami właśnie przed wejściem do Domu Spotkań z Historią, gdzie tworzyliście przez ostatnie 2 dni, czy rekonstruowaliście różnego rodzaju hasła będące czymś, co towarzyszyło kulturze wizualnej okresu Polski Ludowej, tworzyliście to w takim ciekawym kontekście. I pomyślałam sobie wtedy, że żyjemy po pierwsze w bardzo ciekawych, ale i bardzo trudnych czasach, bardzo złożonych, kiedy ten wielogłos
ludzkich potrzeb, ludzkich pragnień, ale też ludzkiego cierpienia wychodzi na ulicę i krzyczy. A z drugiej strony wy właśnie tutaj tworzyliście jako wielogłos pewną opowieść, pewną rekonstrukcję, którą właśnie tutaj z Rafałem Bujnowskim rozmawialiśmy. Ty, Rafale, to określiłeś te wasze działania, które towarzyszyły powstawaniu komiksu Mazowiecki, ale które towarzyszyły również waszej ostatniej pracy przez minione dwa dni, czyli pracy z hasłami protestu dotyczącymi Polski Ludowej. Nazwałeś to dyptykiem, czyli że te dwie kwestie, które tam się wytworzyły, to ze sobą się spotkały i o tym bym chciała też, żeby porozmawiać, ale może tak w taki mniej wzniosły sposób, taki bardzo, bardzo prosty, który mnie ciekawi jednocześnie, chciałabym zapytać was na sam początek, jak wam się wspólnie nad tym komiksem pracowało i jak wam się teraz pracowało wspólnie, domykając ten cały proces tutaj w Domu Spotkań z Historią, właśnie w tej praktyce, kiedy czujemy jeszcze schnie farba, jej zapach jeszcze tutaj się unosi, krzepną te hasła napisane na tych ścianach, na tych płótnach. Jak wam się razem w tym wszystkim było? Obiecałam, że nie będę wywoływać, żeby zachować pewną demokratyczną figurę. Tak, jestem bohaterem. Przede wszystkim chciałbym na tym miejscu podziękować Rafałowi i Jani za prowadzenie nas tym wszystkim. Porzuciliśmy swoje opory. Po prostu cały proces stał się przyjemny i przyjacielski. Dużo było też miejsca na refleksję w związku z tym, że na przykład też wczoraj był protest pielęgniarek i na początku myślałem, że to jest taki taki dźwięk wystawy wizualnej, w Zachęcie czasami jest że jest taki powielony dźwięk protestu, a się okazało, że to cała taka, można by powiedzieć, chmura ludzi po prostu przeszła. I dużo o tym też rozmawialiśmy i to wszystko było takie, mieliśmy wrażenie, że przyjechaliśmy tu i przyszliśmy tu po prostu we właściwym czasie i super. I jakoś tak, nie wiem, dobrze się czujemy chyba tu wszyscy, mam wrażenie. I to jest taki nasz, taki ciepłe miejsce twórcze. Tak, to może Ola. Okay. Szczerze, mam takie same odczucia co do tego, że jakby, właśnie dzięki w sumie Ani i Rafałowi czuliśmy się jakby, z jednej strony mieliśmy taką dowolność w tworzeniu i o to chodziło, nie mieliśmy tak naprawdę nic narzucanego z góry, oprócz jakby treści rozdziałów, więc to było jakby bardzo swobodne i myślę, że dzięki temu te rozdziały wyszły tak nasze i tak różne, co w ogóle właśnie efekt końcowy był super, bo przynajmniej ja miałam tak, tworząc ten swój rozdział, no nie widziałam, co robili inni i byłam bardzo ciekawa właśnie, jak to finalnie wyszło i jakby nawet jakby jakieś moje oczekiwania zostały tutaj przerośnięte. No ja mogę powiedzieć, że na pewno dużą rolę było takie porzucenie jarzma formalizmu, to znaczy nie mówiliśmy o sobie do siebie pan, pani, szczególnie do Rafała, Ani, i przez to też mogliśmy zrobić to faktycznie jak chcemy, nie musieliśmy nikomu udowadniać czy tam imponować komuś, po prostu mogliśmy zrobić to tak jak chcemy, tak jak czujemy, że to powinno wyglądać. No i to było bardzo ważne, na pewno dla mnie. Dużo luzu, bardzo fajnie. Mi się podobało, że każdy wybrał inne medium w tworzeniu swojego rozdziału i że bez konsultacji z sobą wybraliśmy jakby każdy trochę inne kolory, inny sposób do przedstawienia tego wszystkiego i myślę, że też to było fajne, że właśnie w trakcie procesu nie widzieliśmy swoich rysunków i na koniec doznaliśmy wszyscy takiego pozytywnego zaskoczenia, myślę. I to, co powiedział Mikołaj też, że przyjacielska właśnie taka atmosfera spokoju, otwartości, że to tak naprawdę wpływa na cały proces i na to, jak my to odbieramy. Więc ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym wszystkim.
Jeszcze chcesz? Nie muszę. Dobrze. Wydaje mi się, że właśnie tak, macie bardzo różne są te spojrzenia Mazowieckiego, na Tadeusza Mazowieckiego, który się tak jakby z różnych postaci zaczyna tworzyć, z różnych postaci się wytwarza i składa. I tak sobie pomyślałam właśnie, jak to jest, ale kiedy tak sobie wyobrażałam tego Mazowieckiego, to sobie pomyślałam, że tak naprawdę no, jedna biografia to jest tak naprawdę wielu ludzi. Jeden umiera, drugi się rodzi, a czasami jest parę jednocześnie osób w nas, więc to jak najbardziej ta figura się może nieść. A chciałam zapytać Rafała Bujnowskiego właśnie o kwestię dotyczącą łączności tego całego przedsięwzięcia, to znaczy właśnie tego, co określiłeś jako dyptyk, czyli spotkania się tego bycia w komiksie i tworzenia pewnego procesu, tego, co się tam tworzyło, a tego, co się działo tutaj w ciągu ostatnich dwa dni, co tak bardzo wybrzmiało też, mam wrażenie, właśnie w przestrzeni, w której jesteśmy, czy też w przestrzeni dziania się publicznej, w której tutaj funkcjonujemy obecnie właśnie w świecie, w Polsce, w mieście. Ja muszę teraz zacząć od podziękowań znowu dla artystów i artystek. Bo to jest duża sprawa, tak, otworzyć się w wieku 20 lat i narazić się na ocenę, na krytykę. I w książce już to zrobiłem, ale jeszcze raz dziękuję im za zaufanie i za odwagę, że tu są. Moja rola była zresztą taka, żeby ich zostawić samym sobie, żeby im dodać odwagi, żeby im uwierzyć jakby. Wiara i nadzieja, nie? To była moja działka, którą starałem się wypełnić. A jak chodzi o dyptyk, bo tak nazwałem to szumnie przed chwilą z tobą rozmawiając przy kawie, to się wszystko działo spontanicznie i to jest tak, że mnie zaproponowano, żebym zrobił komiks o Mazowieckim i nie zrobiłem tego w taki prost i konwencjonalny sposób. Potraktowałem to natomiast jako okazję do zrobienia konceptualnej pracy o demokracji, o spotkaniu się różnych ludzi na jednej płaszczyźnie. I ten komiks jest taką metaforą. Tam metaforą demokracji, czyli tej idei, tego konceptu, gdzie różni ludzie mogą razem współżyć, a nawet opowiadać jedną historię, którą Ania napisała. Nie umiałbym zrobić komiksu o Tadeuszu Mazowieckim, tak samo jak nie umiałbym przeprowadzić warsztatów w tej drugiej odsłonie, które polegałyby na malowaniu wodza, czy zbioru wspólnego portretu Tadeusza Mazowieckiego. Bo tak się zwykle honoruje takich bohaterów historycznych. Nie widzę siebie w takiej roli. Natomiast znowu pomyślałem, że to będzie dobra okazja zrobić komentarz na temat współczesności, czy tego, co dzieje się za oknem, dosłownie za oknem. W ciągu tych dwóch dni przeszło kilka demonstracji dosłownie pod naszymi oknami. A za naszą ścianą jest Pałac Prezydencki, który zresztą przyciąga te demonstracje i powoduje napięcia społeczne. Dlatego te warsztaty polegały na ta konwencja warsztatów posłużyła nam do tego, żeby napisać takie ważne słowa, które nasi ojcowie, wasi dziadkowie, nasi ojcowie pisali 30 lat temu. I pochyliliśmy się nad tymi protestami, czy tą kulturą protestów, znajdując w nich zupełnie współczesne idee, czy roszczenia, czy pretensje. No i tak przez, tak nie planując zupełnie, te dwa spotkania stworzyły taką całość, podwójną całość, która się nawzajem komentuje i uzupełnia. Dodatkowo jeszcze, żeby nie przynudzać, powiem, że też formalnie dla mnie jest to ciekawe, bo w pierwszej odsłonie poprosiliśmy
naszych artystów, o to, żeby byli jak najbardziej indywidualni, jak najbardziej sobą, jak najbardziej oryginalni. A to drugie spotkanie było raczej takim skupionym, z taką skupioną służbą społeczną, jakby robiliśmy coś dla idei, jakby żeby schowaliśmy swoje ego i przy pomocy rzutników i z taką rutyną trochę wkładaliśmy kilkanaście haseł, do których obejrzenia zapraszam. Tam jest jeszcze chaos, ale chcemy go zostawić, ten chaos taki warsztatowo pracowniany, bo my też nie chcemy, żeby to była taka wystawa w sensie stricte. Chcemy tylko, żeby to trochę udawało wystawę, żeby było czymś w pół drogi, w procesie. Rozgadałem się. Ania. Proszę. Ania, chcesz? Ja do tej kwestii nie mam nic do dodania. Bo zanim przejdę, bo chciałam ciebie też zapytać o kwestię dotyczącą scenariusza, ale domykając właśnie to, o czym mówiłeś, tak mnie ciekawi jeszcze, żeby ten temat dotyczący haseł i ich aktualizacji właśnie w tej przestrzeni, że właśnie chciałam zapytać was jeszcze, co one dla was znaczą, czy rekonstruując je i chowając własne ego, jak powiedział Rafał, do kieszeni, co się one wam... Co się w was działo, kiedy właśnie zajmowaliście się taką rekonstrukcją słów, które znaczą coś, napisanych wielkimi literami na ścianach, które są manifestacjami, czy one coś dla was znaczyły, czy one były czym one dla was były? Jak wy to z tym byliście? Czy to była po prostu historyczna rekonstrukcja, tak jak są historyczne rekonstrukcje wykonywane? Ja przede wszystkim odczułam, jak dalej bardzo są aktualne w sumie wszystkie te manifesty i że historia lubi się trochę powtarzać i że zawsze będą rzeczy, o które warto walczyć i o które warto się upominać dookoła nas i jest to po prostu bardzo aktualne, mimo że jesteśmy młodzi, zupełnie nie jesteśmy w stanie pamiętać czasów z których pochodzą zdjęcia archiwalne z tej wystawy, to niektóre hasła są bardzo współczesne i właściwie wszystkie i mówimy je nawet w ten sam sposób. To zachęcam do obejrzenia wystawy, to widać wyraźnie, o które hasło chodzi. Tak, a mi się z kolei wydaje, że te hasła cały czas pokazują, że cały czas człowiek jest człowiekiem i bez względu na to, w jakich czasach żyje, jego potrzeby się nie zmieniają. Wolność słowa, jakieś zapewnienie państwa, że może czuć się bezpieczny u siebie w domu. To po prostu są uniwersalne jakieś takie wartości, które pomimo upływu 30 lat cały czas funkcjonują. Więc tak to też odczuwam. Dziękuję. Aniu, chciałam cię zapytać o scenariusz, którego jesteś autorką. Napisałaś te historie słowami, czyli te różne etapy bycia mazowieckiego, nie tylko w polityce, ale i w życiu prywatnym, w odsłonach prywatnych, publicznych, które się u ciebie pojawiły, były wyzwaniem chociażby z tego względu, że Tadeusz Mazowiecki jest postacią niezwykle obecną w tej najnowszej historii Polski, bardzo złożoną, budzącą wiele też emocji współcześnie społecznych. I to pytanie o twój pomysł, o twój klucz dla Tadeusza Mazowieckiego. Jak to wyglądało, jak dochodziłaś do tego? Czy to było oczywiste to, co stworzyłaś jako efekt finalny, czyli tę opowieść złożoną właśnie z takich elementów, z takich elementów układanki, jako postać zupełnie w różnych odsłonach, w każdym z tych rozdziałów, których tutaj właśnie został zwizualizowany. Jak do ciebie ten pomysł ostateczny przyszedł, jak to wszystko wyglądało? Czy to było oczywiste od początku, czy to też towarzyszyły temu jakieś dylematy? Dzień dobry Państwu. To ja też może zacznę od podziękowań. Opadły tutaj liczne słowa podziękowania. Przede wszystkim chciałam podziękować, zacznę od Rafała, tak?
za to, że przyjął moje zaproszenie do współpracy i że przekazał to zaproszenie dalej i dzięki temu mogliśmy się spotkać w takim gronie. No, w gronie niezwykłym można powiedzieć, że to już jest naprawdę grupa, że to chyba nawet wykroczy trochę poza projekt mazowiecki, że myślę, że będzie okazją do dalszej współpracy. Zresztą ten weekend pokazał nam, że ta kontynuacja nam dobrze wychodzi, więc ja myślę, że to jest jakiś pierwszy etap do czegoś, co dopiero przed nami, pierwszy krok. Mam nadzieję w długim marszu. A jeśli chodzi o twoje pytanie, to podobnie jak dla was był to dla mnie debiut, jeśli chodzi o tą formę, to znaczy komiks, ponieważ nigdy wcześniej nie pisałam komiksów. Zlecenie też na napisanie tego komiksu przyszło niespodziewanie. Mieliśmy bardzo mało czasu, bo w zasadzie cały proces produkcyjny trwał 3 miesiące. To jest naprawdę bardzo krótki czas jak na napisanie, stworzenie ilustracji i domknięcie. Jeśli chodzi o sam pomysł, to wydaje mi się, że dla mnie bardzo ważne było pokazanie jakby tej postaci przede wszystkim jakby w takim ludzkim wymiarze, a więc nie tylko Mazowieckiego jako premiera, bo przede wszystkim z tym się nam kojarzy, jako męża stanu, polityka, ale chciałam przede wszystkim dotrzeć do tej takiej warstwy najgłębszej, a więc do tego, kim był, tak? Skąd się wziął ten jego system wartości, którym się kierował. Bardzo interesowały mnie właśnie sprawy z tego, skąd pochodził, tak, z jakiej rodziny się wywodził, skąd tak naprawdę ten taki, powiedzmy, kręgosłup moralny, który jakby, jak prześledzimy całą jego ścieżkę życiową, to jest bardzo konsekwentne jakby kroczenie zgodnie z wartościami, które wyznawał i jest to bardzo bezkompromisowe. Widać to na każdym etapie też, jak się czyta poszczególne rozdziały, że ta postać jest naprawdę bardzo, bardzo konsekwentna. Natomiast trudne było to, że nie był wyposażony w jakieś specjalne moce, tak? To nie jest jakby postać komiksowa. Trudno by było stworzyć taki komiks o Tadeuszu Mazowieckim, bo zresztą był określany jako żółw przez tą swoją powolność, długie ważenie wszystkich kwestii, zastanawianie się przed podjęciem decyzji. Więc miałam taki koncept, żeby właśnie z tych wartości, którymi się kierował, stworzyć właśnie te supermoce, które go tworzą. A więc wartości tworzą supermoce tego bohatera, którego wzięłam na warsztat. Właśnie tak sobie pomyślałam, że Tadeusz Mazowiecki, i tu pytanie też do was wszystkich, odnosząc się do tego, co mówiłaś, czyli do niekomiksowości tej postaci, że jest taka postać Wałęsy na przykład, który przeskakuje przez ten mur, jest takim westernowym bohaterem, a Mazowiecki mi się skojarzył z kinem Moralnego Niepokoju trochę, czyli taki jest po prostu wewnętrzny, taki gdzieś tam wszystko się w środku gdzieś kotuje, ale na zewnątrz tak się nie dzieje znowu wiele. I to pytanie, może ktoś chciałby z was o tym opowiedzieć, bo jestem ciekawa, jak to się właśnie z takim bohaterem pracuje, który może jest właśnie dla kogoś z was komiksowy, czy też obrazowy i jakiś obraz tutaj was szczególnie przekonuje, czy też jakiś was się pojawia, bo Rafał umieszcza tę fotografię we wstępie, która dotyczy fotografii właśnie z tym znakiem, jedną z najbardziej rozpoznawalnych, jako pewien taki wizualne osadzenie tej postaci, symbol, fotografię właśnie ze znakiem Wiktory. I jak to dla was, jak to u was jest, jak wam się pracowało, jak wam się wizualizowało, jak wam się rysowało Tadeusza Mazowieckiego, jak to było? Ja przyznam, że właśnie jakby to było ciekawe, że jest to postać taka nieoczywista i że właśnie poświęciliśmy ten komiks właśnie nie takiej typowej właśnie postaci, która jest głośna, ekspresyjna i jakby wszędzie jej pełno, tylko jakby to jest takie skupienie się na tych osobach, które jakby robią wiele i jakby mają jakby swoje idee, ale niekoniecznie robią to w głośny sposób, ale robią to jakby efektywnie i to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie.
Ja myślę, że też często ta postać Mazowieckiego w naszych rozdziałach, na przykład w Kresce i Jasia, wychodziła dosyć karykaturalnie, że jakby też trochę takie permanentne cierpienie, które miał trochę wpisane na twarzy i przemęczenie, symbolizowało i trochę kojarzyło się z takim uosobieniem tamtejszej, ówczesnej polskiej sytuacji. Nie wiem, moje odczucia. Ja myślę, że to też jest jakby trochę o nas, że każdy właśnie ma zupełnie inny styl i nie było żadnych narzuconych jakby wskazówek ani nic takiego, więc mieliśmy wolną rękę, przez to też to się zrobiło takie osobiste i to była bardzo fajna część tego. Powiedziałaś osobiste, czyli takie, że to było jakieś osobiste spotkanie, no to właśnie jaki ten dla was, jaki on w was został? Czy to było tak, że dostaliście tutaj takie zawodowe zlecenie, które jest do wykonania? Czy to spotkanie jakoś się odbyło tak, że ta postać jakoś coś w was osadziła, zostawiła, wzbudziła, nie wiem, ciekawość, niezrozumienie, może opór, nie wiem, no co to spotkanie po was, bo musieliście się spotkać z biografią Mazowieckiego. Mówiliście, że czytaliście teksty, oglądaliście filmy, zrobiliście jakieś takie kontekstowe różne rzeczy, także jak to wyglądało, jaki ten Mazowiecki, kim on dla was był? Nie chcę tu jakiegoś takiego pomnikowego stwarzać pytania, prawda, żebyście to odczuli jako takie pytanie, tylko no tak jednak kawałek życia swojego mu daliście. Ja robiłam pierwszy rozdział, w którym właśnie było ukazane dzieciństwo Mazowieckiego i to właśnie jakby w kontekście tego, co Ania mówiła, że to był człowiek, który jakby się kierował wartościami i jakby, który był bardzo czuły na jakby niesprawiedliwość i można było jakby to, mogłam to dostrzec, robiąc ten pierwszy rozdział, w którym właśnie jest historia o tym, że on przeżył śmierć ojca, że on jakby sam doświadczał wojny, sam jakby widział jakby dziejący się Holokaust na jego oczach, gdzie jakby jego koledzy znikali żydowscy z klas i jakby widział po prostu cierpienie na ulicach i to gdzieś w nim zostało. I jakby w dalszym życiu cały czas tymi wartościami się kierował i jakby walczył z tym niesprawiedliwym traktowaniem. No, ja z kolei robiłem przedostatni rozdział i tam jest na przykład pokazany Tadeusz Mazowiecki na tych ostatnich stronach tego mojego rozdziału jako taki bardzo kochający dziadek, bo on bardzo kochał swoją wnuczkę, to jest widoczne w jego życiu. No ja się też dowiedziałem, że bardzo dużo papierosów palił i to musiało być strasznie stresujące w jego życiu. Znaczy nie sam fakt, że dużo papierosów wypalał, ale że miał tyle tego stresu, że po prostu musiał to czymś zabić i to zabijał bardzo gęsto, więc musiał bardzo dużo tego stresu mieć też. Tego się dowiedziałem i no, to przypomina, że no, Mazowiecki nie był właśnie tą super pomnikową postacią, tylko też był człowiekiem, tak jak każdy tutaj z nas i miał różne profile tego swojego życia. To dla mnie ciekawe było spotkanie z twarzą Mazowieckiego waszych, ona wyrażała za każdym razem bardzo wiele treści sama w sobie, nawet bez słów. Bo może tu wyjaśnię, że każdy rozdział rozpoczyna się taką, czy kończy, już teraz nie potrafię tego osadzić, twarzą Mazowieckiego, która jest takim portretem, jego rodzajem portretu, ale za każdym razem jest to zupełnie inny portret, nie tylko dlatego, że jest zobrazowany przez inną osobę, tylko też dlatego, że jest to inny etap życia bohatera i jest na nim coraz więcej treści również, co nie znaczy, że jako młody człowiek tej treści nie ma, tylko to jest zupełnie, że treści są zupełnie inne i bardzo, bardzo, bardzo intrygujące. Chciałabym zapytać o to,
Jak, no jeszcze was zapytać o to. Ja jeszcze może wrócę do tego właśnie jakby wątku tego cierpienia, bo rzeczywiście w tej biografii jest może cierpienia. I ja byłam zafascynowana tym, jak oni jakby zinterpretowali to, z jaką jakby taką głębią, że aż mnie to poruszało, jak patrzyłam na interpretację Marysi z tych takich najbardziej trudnych, newralgicznych momentów jego życia, kiedy traci ojca, potem traci brata, potem pierwsza żona umiera, druga żona umiera. Słuchajcie, no kto ma taką biografię? Na kogo tyle po prostu klęsk? No to jest Hiobowe po prostu, Hiobowa biografia. A on jest spokojny. Jest spokojny jak skała. I widać w ogóle po nim tego cierpienia. Może gdzieś tam w głębi, tak? Ale to jak wydobyliście jakby w tych właśnie takich kluczowych momentach, to ja byłam poruszona patrząc na niektóre właśnie z prac Marysi, Mikołaja. Także też chciałam wam za to bardzo, bardzo podziękować, za tą czułość, z którą potraktowaliście tego bohatera. Bo właśnie pokazujemy go tutaj w zupełnie innej odsłonie, nie jako męża stanu, nie jako polityka, tylko jako człowieka z krwi i kości. Takiego dosyć hardego, ale jednocześnie tej hardości po nim nie widać, bo bardzo miękko go potraktowaliście. To widać też w portretach, że to nie jest naprawdę taki fighter, tak? Ale ta twardość jest w nim naprawdę dla mnie, to jest imponujące. Przejść przez takie życie, tak ciężkie życie, tak konstruktywnie i tak jakby pożytecznie dla całej wspólnoty, którą mam nadzieję tworzymy, to jest prawdy nasz hołd, myślę, dla tej postaci. Rafale, ty miałbyś ochotę odpowiedzieć na pytanie o twojego Mazowieckiego? Czy jakoś go widzisz? Czy jakoś to jest taka postać, która tobie się jakoś tak jest w stanie uchwycić w czymś, jakoś być obecna właśnie w języku obrazu? No, ja generalnie wolałbym nie mówić o politykach. Zająłem się tutaj komunikacją między artystami, formą i tą ideą nadrzędną, która przyświecała i Mazowieckiemu, i nam, żeby opisać spotkanie różnych ludzi. Ale dowiedziałem się rzeczywiście od Ani przy tej okazji o emocjonalności, o takich ludzkim wymiarze tej niewdzięcznej roboty, jaką jest polityka, i to było ciekawe dla mnie. Tyle. A czy to widzenie swojej roli w tym całym waszym wspólnocie, która się wytworzyła, jakoś się łączy z tym pomysłem na okładkę, której jesteś autorem? W żadnym razie nie chcę pytać tutaj autora o to, jak interpretuje swoje dzieło, bo to jest najgorsze chyba pytanie, jakie można zadać, ale jednak ciekawi mnie takie pójście za tym, skąd się ten pomysł wziął? Jak on przyszedł do ciebie? No, podobnie postanowiłem też sobie zaufać. Zaufałem artystom i zaufałem też sobie jako artyście. I nie wiem dlaczego, zacząłem rysować. Podjąłem taką próbę narysowania ręcznie, flamastrem. Słowa, liter, mazowiecki, tak żeby się zmieściły. Za pierwszym razem to się nie udało, za drugim też, za trzecim też, za czwartym też, za piątym się udało, za szóstym się nie udało. I to było tak, też jak zobaczyłem kilkanaście takich zapisanych kartek, pomyślałem, że to fajnie wygląda i też znowu jest jakąś metaforą na temat demokracji, że to jest niedoskonały ustrój, ale polega na próbowaniu, na uczciwym próbowaniu i zdaje się, że taki był tok myślowy wokół tego, związany z tą okładką, a też formalnie połączyło mi się to z taką estetyką, z wiecowością, z grafiką wiecową, rozpolitykowaną, jakąś publiczną. Ten font jakoś mnie tak odesłał w tamtą epokę. I koniec końców stanęło, że zrobimy z tego okładkę. Mhm. Mhm.
To ja może zapytam w takim razie, wracając trochę do wątku, który się pojawił wcześniej, mianowicie o otoczkę tego całego waszego przedsięwzięcia, czyli to, że wszystko się dzieje w okresie w sumie jednak dla was odległym jako pewnego rodzaju doświadczenie. I pytanie o to, na ile ten czas, który stał się przedmiotem waszego tutaj roboty, zadania, jak to nazwać, to na ile on się tutaj pojawił w takim osadzeniu, że to jest czas jednak historyczny, który was nie dotyczy. Czy to było trudne? Tak jak mówiłam tutaj, jak wy mi powiedzieliście, że czytaliście, ktoś czytał filmy, nie wiem na ile to były jakieś prawda, rekonstrukcje głębokie, ale co wam pomagało zrozumieć ten czas? Czy w ogóle on był sam z siebie może zrozumiały? Jak w niego wchodziliście? Czy w ogóle wejście do tego czasu Polski Ludowej, do tego czasu, który jest czasem zdarzeń, czy on jakoś wymagał takiego wejścia, zapoznania się z tym czasem? Jak to robiliście? No. Znaczy, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach to nie jest w ogóle trudne znalezienie informacji o osobach, które są dość znane wszędzie w sumie. I po prostu używaliśmy internetu i też zdjęć, które dostaliśmy od Ani. Inspirowaliśmy się tymi zdjęciami z życia mazowieckiego i mogliśmy czytać po prostu na internecie różne artykuły, jakieś części jego już biografii, które istniały wcześniej, były napisane. No i też jest mnóstwo zdjęć, które się zachowały i to nam pomogło zobaczyć tak z bliska właśnie jego życie i to, jak działał, jakieś takie zbliżenia. I no to była duża pomoc, mi się wydaje. I w sumie, gdyby nie takie zdjęcia archiwalne i internet, no to musielibyśmy, no nie wiem, nie żyliśmy w tamtych czasach, więc by to było trudne zadanie, jako że jest to postać, której nie znamy osobiście i nie widzieliśmy nigdy na żywo. Także przydały się na pewno internet, zdjęcia i różne filmy czy książki. Tak. Ale macie jakieś wrażenie, jaki to był dla was czas? Jak go tak jakby tak namacalnie byliście w stanie trochę tak właśnie niekoniecznie zrekonstruować, ale poczuć, co to był za świat, w którym on żył? Ta codzienność, w której funkcjonował. Czy macie poczucie, że jakoś to tak trochę lepiej zrozumieliście, czy jakoś tego dotknęliście? Tak, chyba dla wszystkich tutaj ten czas opisany w komiksie był trochę surrealistyczny, pomimo tego, że to było dzieciństwo naszych rodziców i dorosłość naszych dziadków, to jednak jest tak, to było tak zupełnie jakby inne, no po prostu inaczej się żyło. I z opowieści z rodziców, czy też o tym rozmawialiśmy wcześniej, po prostu mogliśmy to jakoś tak ugryźć, jak historię właśnie, tylko jako bardziej opowieść. I to tak wydaje mi się, że ten komiks też na tym polega, że to nie jest o historii, tylko to jest bardziej opowieść o człowieku. I tak mi się wydaje, że tak, znaczy ja to tak potraktowałem i też jak patrzyłem na pracę innych, to też wydaje mi się, że taka treść przewodziła temu wszystkiemu. W twojej części też to bardzo widać, bo jest tam bardzo wiele emocji i bardzo dużo się dzieje w takiej warstwie właśnie kłębowiska takiego ludzkiego. Dziękuję. Jeszcze ktoś chciałby dodać, jak się dokopywał do tego świata, czy jakby co się tam działo? Może jakiś film ktoś obejrzał, czy jakieś źródło? Niekoniecznie. Dobra. To chciałabym zapytać może o coś takiego, bo z jednej strony mieliście te spotkania w ciągu ostatnich dwóch dni protestu, które wiązały się z takim kulturą manifestu, który wychodzi na ulicę i krzyczy. A z drugiej strony mamy Mazowieckiego, który tak powiedzmy metodą małych kroków, dialogu, negocjacji działał w sposób taki uważny i taki akcentujący to, co określał jako siła bezsilnych. I teraz pytanie, które mnie ciekawi, jakbym chciała je zadać może właśnie wszystkim wam, to pytanie dotyczące buntu właśnie, że
czy Mazowiecki ze swoim rodzajem takiego buntu jest jakby postacią aktualną czy historyczną? No, mi się na przykład wydaje, że dzisiaj jest coraz rzadsza podstawa takiego racjonalnego buntu, przyjęcia, nie odrzucenia wszystkich zasad, tylko jakiegoś takiego przefiltrowania rzeczywistości i przyjęcia jakichś, załóżmy, zasad takich ludzkich, ale też krytycznego spojrzenia na to wszystko. I wydaje mi się, że połączenie tych dwóch postaw, takich bardziej ewolucyjnej postawy z taką rewolucyjną aż postawą, no rodzi zmiany. I właściwie za każdym razem, kiedy są zmiany w społeczeństwie, to możemy zauważyć połączenie tych dwóch sił. Więc ja tak na to patrzę. No to powiedzcie coś jeszcze, bo mnie bardzo ciekawi to pytanie. Jak wy zrozumiecie ten bunt? No właśnie też, tak jak Mikołaj powiedział, fajnie, że jakby powstała kontynuacja tego komiksu w postaci tej wystawy. Jakby właśnie mamy ukazane takie jakby różne przejawy tego buntu, bezwartościowania, czy lepsze jest właśnie wychodzenie na ulicę i krzyczenie, czy jakby po prostu działanie bardziej gdzieś na poziomie dyskusji albo takich działań bardziej subtelnych, ale jakby to właśnie pokazuje, że obie te formy są istotne i ważne. I dla mnie osobiście też jakby jest to ciekawe doświadczenie, bo tak naprawdę dopiero w zeszłym roku miałam okazję jakby sama doświadczyć jakby czym jest taki bunt i jakby to wyjście na ulicę, bo wcześniej czytało się o tym, gdzieś tam się widziało filmy, nagrania, ale to jest zupełnie inne doświadczenie jakby bycia zanurzonym w tym i bycia częścią tego i jakby poczucia takiej wspólnoty i jakby działania w ramach jednego jakiegoś celu i idei. Więc właśnie dla mnie to jest bardzo aktualne w tym momencie, cały ten projekt. Ania? A mnie się w tej postaci właśnie podoba to, że on łączy te dwie optyki, bo jest bardzo dobrym negocjatorem, co widać w trakcie obrad okrągłego stołu i tego, jak rozmawia z robotnikami, ale jednocześnie w takich sytuacjach, kiedy jest potrzebne takie mocne uderzenie w stół, to potrafi to zrobić, tak jak na przykład w trakcie misji specjalnego wysłannika w byłej Jugosławii, kiedy po rzezi w Srebrenicy składa mandat specjalnego wysłannika ONZ-u. Więc to jest ważne, żeby w życiu też jakby umieć się też wkurzyć, tak? Czasami jest to potrzebne, ale wiedzieć też kiedy i jak to zrobić. Ktoś jeszcze chciałby powiedzieć, bo ciekawi mnie też, jak wy to rozumiecie w kontekście tego, że sami robicie sztukę, że jesteście autorami, że jesteście, no, wytwarzacie tę sztukę, ma potężną moc też zmieniania rzeczywistości. To jest wiadome od wieków i jak wy widzicie to w takim ujęciu, że artystycznym? No, wydaje mi się, żeby coś na początku zanegować, trzeba to zrozumieć i do zrozumienia rzeczywistości pomaga właśnie ta znajomość historii i tak samo jak Mazowiecki właśnie łączył te dwie postawy ze sobą, to tak samo ja na przykład staram się wynosić jakieś jednak rzeczy ciekawe z historii i jakoś na swój sposób jej reinterpretować, bo wydaje mi się, że też jakby, że nieposiadanie teorii albo jakiegoś takiego zamysłu już jest teorią samą w sobie, że trochę nie da się uciec z tego kółka powiązań, w którym żyjemy jako twórcy i próba stworzenia czegoś zupełnie innego jest bardzo, bardzo trudna i teraz też sztuka jest wszechobecna, żyjemy w czasach obrazu i po prostu no, bardzo trudno napisać coś albo narysować coś, na co już patrzyło miliardy ludzi codziennie przez kilka godzin i po prostu
to jest bardzo ciężkie zadanie, no ale to nie oznacza, że, nie, że trzeba się poddawać i przestawać wierzyć, że to się uda. To może ostatnie takie pytanie, zanim może ktoś z Państwa tutaj chciałby też włączyć się do naszej rozmowy. To pytanie dotyczące już rzeczy takiej wychodzącej trochę w przyszłość. Gdybyście mieli stworzyć komiks kolejny, to o kim by był? O Jezusie Chrystusie. A już są takie, już jest Biblia komiksowa. Tak. Dobre pytanie. O kim? To już się nie wymigacie, musicie odpowiedzieć. No. Komu byście dali kawałek swojego cennego życia? O panu kamerzyście? Na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć niestety. No, Mazowiecki jest takim, no chociaż staraliśmy się nie przedstawiać go jako pomnika, to jest jakimś takim wielkim człowiekiem i tym pomnikiem właściwie, takim metaforycznym, ale no w czasach, w których jednak istnieje jakiś taki kryzys ideałów i ludzie do końca nie wiedzą za czym podążać, za kim podążać, to jest bardzo trudne zadanie i właśnie mam wrażenie, że teraz szukanie tych swoich ideałów jest bardzo, bardzo trudne i czasami trzeba właśnie się zagłębiać w historię, żeby coś dla siebie ciekawego wynieść i wartego uwagi. Mhm. No niech jeszcze ktoś odpowie na to pytanie. Niekoniecznie. No to jest rzeczywiście pytanie. Musi być jakaś postać taka polityczna, czy niekoniecznie? Słucham? Czy to musi być jakaś postać taka polityczna bardziej? Nie, absolutnie. Okej, no nie, mi przyszła do głowy Tove Jansson, bo jest dla mnie właśnie takim autorytetem i jakby i twórczo, i tak trochę życiowo, i jakby jej indywidualność i takie zacięcie i dążenie do celu jakoś mi imponowało zawsze. Więc to po prostu jakby pierwsze, co mi przyszło do głowy w sumie. Bardzo dziękuję. Może ktoś z Państwa chciałby się tutaj do naszej rozmowy włączyć, zadać pytanie albo podzielić się po prostu jakąś swoją refleksją. Czy coś tu Państwu? Zrobimy małą taką pauzę oczekującą. Jest możliwość też oczywiście zdobycia autografów. Można nabyć książkę tutaj jest w księgarni Domu Spotkań z Historią. Czyli jak rozumiem, dyskusja przechodzi do kuluarów. Bardzo, tak, Rafale? Tak, to jest komplement, jeśli nie ma pytań. Wszystko jest jasne. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Bardzo Wam dziękuję za ten czas. Do widzenia, do zobaczenia.